Raskolnikow natychmiast rozpoznał Katarzynę Iwanownę. Była to strasznie wychudzona kobieta. Wysmukła, dość wysoka i przystojna, z czerwonymi wypiekami na policzkach. A! Wrzasnęła, wpadając w szał. Wróciłeś, kajdaniarzu! Bydlaku! A gdzie pieniądze? Co masz w kieszeni? Pokaż mi tu! I w innym ubraniu. Gdzie ubranie? Gdzie pieniądze? Gadaj! Rzuciła się na niego i zaczęła go rewidować. Marmieładow natychmiast jak najszerzej rozłożył ręce, żeby nie utrudniać jej rewizji w kieszeniach. Nie znalazła ani kopiejki. Gdzie są pieniądze? Wrzasnęła. Boże święty. Wszystko przepił. Przecież 12 rubli było w kufrze. I naraz, z wściekłością, złapała go za włosy i wciągnęła do pokoju. Marmieładow robił wszystko, żeby jej nie przeszkadzać, pełzając za nią posłusznie na klęczkach. I to sprawia mi rozkosz, nie ból, a rozkosz, szanowny panie. Pokrzykiwał, targany za włosy, a nawet raz stuknął głową o podłogę. Dzieciak, który spał na podłodze, obudził się i zaczął płakać. Chłopak jakby dostał szału. Zerwał się z kąta i rzucił ku siostrze w ogromnym strachu. Starsza dziewczynka drżała jak liść. Przepił. Wszystko przepił! Krzyczała zrozpaczona biedna kobieta. I ubrania ma inne. Głodne! Głodne! I załamując ręce, wskazywała na dzieci. O, życie trzykroć przeklęte! A panu? Panu nie wstyd? Rzuciła się nagle na Raskolnikowa. Z szynku. Z nim chlałeś. Ty też z nim piłeś, wynoś mi się stąd!